jego wzrost. O, z sali wychodzi jego wysokość. Wasza wysokość, co się stało na sali? Czyż widzicie uchwaloną dzisiaj konstytucję? Zwolennicy reform odnieśli. Wreszcie wielki sukces. Udało nam się przegłosować konstytucję. Co ona zmienia? Co daje Polsce? Zniesione zostaje liberum veto. Wolna elekcja. Polska stanie się monarchią dziedziczną. W Sejmie będą zasiadać przedstawiciele mieszkaństwa. Jak to wpłynie na naszą pozycję w Europie? Mam nadzieję, że państwo będzie silniejsze, że kraje sąsiednie nie będą się wtrącać w nasze sprawy wewnętrzne. Wzmocniliśmy przecież wojsko. Udało się bronić gospodarczo miasta i wsi z wojna w 17 wieku. Jak konstytucja zostanie przyjęta przez Rosję? Czy nie ma obawy o jej utrzymanie? Jak zareaguje caryca, którą wasza wysokość tak dobrze zna? Koniec wywiadu! Koniec wywiadu! Idziemy do karety. Jak widać, to bym nie chciał udzielić odpowiedzi na to pytanie. Czy rzeczywiście bał się ingerencji Rosji? O, z sali wychodzi przeciwnik konstytucji, Hetman Potocki. Jakie są pana wrażenia po zakończonych obradach? Fatalne, fatalne. Zniesiono liberum veto. Wolną elekcję. Moja rodzina nigdy się z tym nie pogodzi. Będziemy walczyć ze zwolennikami reform. Jak widać, konstytucja nie została uchwalona jednogłośnie. Ma przeciwników, którzy kierują się własnym interesem, nie chcą jej przyjąć. Oddajemy głos do studia. Prace Sejmu Wielkiego zakończyło przyjęcie Konstytucji 3 maja. Stanowi ona wielki krok w procesie reformy naszego państwa. Zniesienie wolnej elekcji, liberum veto, konfederacji i rokoszy są bardzo postępowe. To one były przecież przyczynami zacofania naszego państwa w stosunku do Rosji, Prus i Austrii. Państwo te wykorzystały naszą słabość w 1772 roku. Zabrały nam część polskich ziem. Polska była zbyt słaba, aby zbrojnie się o nie upomnieć. Spróbujemy się teraz połączyć z naszymi korespondentami za granicą. Paryż, czy mnie słyszysz? Tu Paryż, we Francji nasza konstytucja została przyjęta. Z entuzjazmem. Panie... Prawda, panie Rosji? Prawda, prawda. Lecz rewolucja, co zrobili Polacy. Żałujemy tylko, że nie byliśmy pierwszym państwem w Europie przyjęło konstytucję. Nasza jest dopiero przygotowywana. Wy wyprzedziliście nas. Spróbujemy połączyć się teraz z Rosją. Ciekawe, jak w Moskwie przyjęto nasze reformy. Jest tu ze mną Waczyli Rosji, Katarzyna II. Wasza wysokość, jak odbieracie w Rosji naszą konstytucję? Nie podobają nam się te zmiany. Liczyłam na to, że ponieważ z uwagi na długo trwałą łączącą nas przyjaźń, nie będzie niczego przeciw mnie. W końcu to ja nie jest działaniem na stronie Polski. Jestem zawiedziona, ale nie poddam się. Chcę, aby Rosja była strategią w Europie. Czy ma się to odbyć kosztem Polski? Cóż to dla mnie Polska? Wasze reformy zostały wprowadzone zbyt późno. W dodatku mają wielu przeciwników i sądzę, żeby konstytucja utrzymała się zbyt długo. Tym wstecznym akcentem kończymy relację z Rosją. Miejmy nadzieję, że Polska będzie się w stanie obronić. Przejdziemy teraz do mniej poważnych tematów. Uchwalenie konstytucji wpłynęło na polską listę przebojów. Pojawiły się na niej zupełnie nowe pozycje. Zanim jednak ją usłyszymy, przerwa na reklamę. Wojtku, co nowego na liście przebojów? Mam teraz kilka nowych przebojów. Pierwszy z nich to Wiktor Majowa Jutrzenko, drugie miejsce zajmuje Wiwat Maj, trzeci Marc.